mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Jaka jest różnica między koreańskim McDonald'em a Burger Kingiem? Czy jest ta różnica? A jeżeli tak, to jaka? I czym się tutaj nam przejawia? Porównuję dwie restauracje. Nie wiem, czy we wszystkich restauracjach McDonald's i Burger King jest tak samo w Korei Południowej, ale... Sorry, muszę ustawić sobie telefon. Byłem w jednym Burger Kingu, wytestowałem w nim 3 burgery. Teraz byłem w McDonaldzie, wytestowałem tam tylko pierwszego burgera, mam jeszcze 4 na liście, że wszystkie będę testował. I teraz sprawa podstawowa. Ja to mówię podstawowa. Sprawa podstawowa. Chodzi o McDonalda i Burger Kinga przy stacji metra Hapchang. Hapchang, linia numer 2, żółta, Seulskiego metra. Skrzyżowanie linii numer 2 i linii numer żółtej i linii numer 6, brązowej. No i przy samej stacji mamy McDonalda, a jeden przystanek autobusem dalej mamy tutaj Burger Kinga. Można też podejść pieszo, niedaleko jest. No i teraz sprawa wygląda tak. W Burger Kingu jest automatyczny kiosk do zamawiania jedzonka, ale jest problem ze zmianą języka oraz nie wiem, czy ten kiosk obsługuje zagraniczne środki płatności, ponieważ tak zagraniczne karty, ponieważ no, nie udało mi się go zmusić do współpracy w języku angielskim. Natomiast jeśli chodzi o personel, to po złożeniu zamówienia możemy zapłacić kartą, ale tylko kartą plastikową, ponieważ jest taki terminal wsuwany, od góry się wsuwa kartę, się wsuwa, robi się autoryzacja i przechodzi transakcja, bez wpisywania żadnego PIN-u. Natomiast nie ma możliwości płatności zbliżeniowej kartą, czy płatności przez Google Wallet też zbliżeniowo, to nie przechodzi. Próbowaliśmy, ale niestety to nie działa. Jeśli chodzi o McDonald's, to tutaj mamy możliwość zarówno zamówienia przy kasie, jak i zamówienia w kiosku, na maszynie, w kiosku. I sprawa teraz taka. W pierwszej kolejności, ponieważ wyświetli nam się wszystko w języku koreańskim, jest jeden przycisk Languages i tam Languages i tam mamy do wyboru, czy chcemy pozostać w języku koreańskim, czy przełączyć się na angielski. Innych języków nie ma, ale nie potrzeba. Przechodzimy, naciskamy angielski i nam się całe menu zmienia na język angielski. Bardzo fajnie. No. I pierwszą rzeczą, którą wybieramy, to czy chcemy brać takeaway, czyli zabrać sobie na wynos, czy chcemy jeść na miejscu. Bierzemy sobie, że jeść na miejscu, ja wybrałem. I pojawia nam się normalne menu, jak we wszystkich McDonald'ach na świecie. Zintegrowane takie samo menu. Z lewej strony mamy po kolei tam nowości, zestawy, burgery i po kolei tak jak na całym świecie. Fajnie, bo nie trzeba się uczyć nowego menu i kombinować. Burgery są opisane. Bardzo fajnie. Wybrałem sobie burgera. W tym pierwszego, którego wytestowałem, to był Double Bulldoggy Burger. I ten Double Bulldoggy Burger wytestowałem, zamówiłem sobie. Zamówiłem go, system mnie zapytał, czy chcę w zestawie, czy nie, czy pojedynczy burger, czy zestaw zwykły, czy powiększony. Mnie zapytał, potem system dodał do koszyka, tak klasycznie jak w Maszczu to jest, dodanie do koszyka. Po dodaniu do koszyka system mnie zapytał, czy mogłem sobie wybrać jeszcze coś tam jeszcze, co chciałem. Wszedłem do koszyka, wziąłem, że finalizuję. Zapytało mnie, czy chcę płacić kartą w terminalu, czy kodem, tak zwanym voucherem. Wybrałem, że kartą. I w tym momencie przyłożyłem telefon, włączony miałem możliwość odpowiednią kartę w Google Wallet. Przyłożyłem telefon i transakcja przeszła. Telefon zapiszczał, że po prostu przeszło przez Google Wallet. Płatność normalnie, bez problemu żadnego. Wydrukował się kwitek z numerem zamówienia do odebrania przy kasie. Bardzo, bardzo fajnie. Więc ponieważ była duża kolejka, to sobie usiadłem przy stoliku i poczekałem chwilę, aż ten numer się
wyświetli. Stolików było bardzo dużo, więc trafiłem na wolne i sobie to patrzyłem na ekran, kiedy się mój numer wyświetli. Do wytestowania mam kilka burgerów. Do tej pory wytestowałem Double Bulldogi Burger, który był najmniejszy z tych wszystkich i był w promocyjnej cenie 5000 wonów, czyli niecałe, czyli no 3 euro z hakiem zapłaciłem, 3,50, no to niecałą czwórkę. Natomiast normalne ceny to są za burgery w maczku koreańskim, to są między 10 a 12 tysięcy wonów, czyli między 7 a 8 euro, bo 10 tysięcy wonów to jest 7 euro, no to tak do 9 euro. No. To są ceny moim zdaniem bardzo, bardzo dobre, bardzo atrakcyjne, zwłaszcza, że no, w Niemczech za burdera w maszczu zapłacicie od 9 do 11 euro, za zestaw 13 euro. Podobnie w Burger Kingu, natomiast w Five Guys zapłacicie 13 za burdera, 14 za burdera z napojem, więc uważam, że cena za zestaw, gdzie macie dużego burdera, fryteczki i napój w cenach właśnie 7-9 euro, to jest bardzo dobra cena. Sam zarówno w McDonaldzie, jak i w Burger Kingu bardzo świeże produkty. Widać, że trzymają się tej receptury. Jeżeli tam jest wołowina bulldogi, ten beef bulldogi, to jest ten bulldogi beef wsadzony. Sosy są naprawdę dobre. Bułeczki są świeże. Testowałem te czarne buły z Burger Kinga. Niesamowite są. I smak, widać, czuć smak, czuć różnicę między burgerami. Że tam, gdzie ma być sos właśnie taki dymiony, to jest sos barbecue dymiony, gdzie jest barbecue zwykły, to jest barbecue zwykły, gdzie ma być sos bulldogi, to jest sos bulldogi w środku. Tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dobra jakość jest. Zarówno McDonald's, jak i Burger King. Ja nie wiem, czy to jest sieć, czy to są sieci popularne w Korei dla wielu Koreańczyków, czy to są sieci popularne, czy to są sieci takie troszeczkę wyższe. Nie wiem, jakie jest podejście Koreańczyków do tych sieci. Wiem, że o ile w Burger Kingu było troszeczkę mniej osób, tak około 1-2 PM w porze lunchu, o tyle w maczku już tutaj tych ludzi było bardzo dużo. Było bardzo dużo, znaczy wiem, że to jest maczek przy stacji metra, a nie oddalony od przystanek, tak jak w przypadku Burger Kinga, że to jest przy samej stacji metra, więc zdaję sobie sprawę, że z tego względu może być bardzo popularny, zwłaszcza, że znajduje się on przy wejściu do dużego centrum handlowego. Nie wchodziłem do niego, ale był po prostu przy wejściu, więc może to też rzutować na jego popularność. Po tym bardzo nowocześnie urządzony, bardzo sympatyczna obsługa. I widać, że jest naprawdę czysto, jest zadbane. Tu się podłoga nie klei, tutaj po prostu jest czyściutko wszędzie. Że może być budynek nowocześniejszy albo mniej nowoczesny, ale wszędzie jest zachowana ta czystość, wszędzie jest to tak ładnie zrobione, że są kafelki, to nawet to są umyte, fugi czyste, no naprawdę to jest zrobione. Wszystko jest tutaj robione tak naprawdę na błysk, żeby to było ładnie, na pokaz fajnie. I co mogę bardzo chwalę tutaj w przypadku maszka to, że działa cios w języku angielskim, czyli po prostu jest łatwiej zamówić, bo no i personel też bardziej mówi po angielsku w maszku niż w Burger Kingu, co ciekawe. To, co chwalę, to ten kiosk bardzo, no i bardzo dużo rzeczy plus możliwość płatności właśnie przez Google Wallet, że no już odchodzimy od tej płatności kartą plastikową i fajnie, że maszek już tutaj podąża tą drogą, że nie zostaje w tyle, że widzi ten światowy trend i że ludzie z tym trendem idą, to bardzo fajnie, nowocześnie tutaj jest. Jeśli chodzi o siedziska, to też bardzo przyjemne fotele. Bardzo, bardzo przyjemne fotele, bardzo tak ładnie to zrobione, że po prostu jest wygodnie, że można sobie na chwilkę usiąść, nawet usiąść po zjedzeniu, sobie na chwilę odczekać. Ja po prostu robiłem jeszcze przecież film podczas konsumpcji Beef Bulldogi Burger. Wszystko fajnie, tak więc i tak jadąc do Korei potrzebujecie zabrać ze sobą oprócz karty wirtualnej, kartę plastikową. Ale fajnie, że ta możliwość płatności już mobilnej jest przez Google Wallet, że to chodzi, bo to jest naprawdę bardzo przyjemne, bardzo, bardzo miłe i przyjemne.
A więc widzimy się w następnym filmie. Kobiety, chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś.